Dzień dobry w niedzielę i to w pierwszą niedzielę Adwentu. Restartujemy nasz zegar liturgiczny. Skończyliśmy rok liturgiczny A i teraz zaczynamy B. Chcemy iść dalej, nasza droga prowadzi dalej. Zawsze nowy rok, oczywiście to jest bardzo umowna kwestia, jest taką psychologiczną, bym powiedział, nową szansą, to znaczy jakby człowiek na nowo się chce do czegoś nastawić i myślę, że warto. Warto sobie też przypomnieć, po co jest Adwent. Adwent jest takim czasem, w którym chcemy się uczyć oczekiwania, tęsknoty, przyjścia na Pana. Pamiętacie, ostatni czas czytaliśmy Apokalipsę, straszną księgę, w sensie obrazów, które tam są. Wielu Apokalipsa straszy, nie zagląda do niej, a jeśli zagląda, to tylko po to, żeby potwierdzić sobie to, że jest się czego bać. Tymczasem Apokalipsa kończy się ślicznym dialogiem, bo autor mówi: przyjdź Panie Jezu, i Pan Jezus odpowiada: przyjdę niebawem. Maranata, najpiękniejsza modlitwa, przyjdź Panie Jezu. A więc chcemy się uczyć oczekiwania i to jest najważniejsza rzecz, bo zobaczcie, w tym oczekiwaniu chodzi o to, żebyśmy sobie cały czas robili taką metanoję w umyśle, takie nawrócenie, że w naszym życiu uczniów Pana Jezusa nie chodzi o to, żebyśmy my do Niego przychodzili, ale żebyśmy zauważyli, że to On do nas przyszedł. Od początku wcielenia Bóg przychodzi do człowieka, przychodzi na ziemię. To jest pierwsza rzecz na Adwent. Jeśli to już sobie weźmiemy i będziemy to robić, ćwiczyć się w oczekiwaniu, to starczy, naprawdę wystarczy. Kolejna rzecz, dostajemy dzisiaj Ewangelię, która znowu, jeśli ją przeczytamy bez miłości, to nas wystraszy. Bo co tam mamy? Mamy tam przykład Pana, który wzywa swoich niewolników. No i każe im zarządzać domem tam jakimś i mówi, że przyjdzie, żeby to sprawdzić. Mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan w domu się pojawi powtórnie. No straszna Ewangelia, bo nas straszy. Ale zobaczcie, że Jego dom, który nam daje w zarząd, który mamy się opiekować, to jest nasze życie. I może warto zacząć od tego, żeby zauważyć ten szczegół, że myśmy dostali to życie. Znowu, to nie jest, tak jak mówiłem przy oczekiwaniu, jakaś moja zasługa, że ja żyję. To nie jest coś, co ja sobie sam wyprodukowałem, ale to jest dar. I w tej przypowieści najpierw należy zobaczyć, dlatego mówiłem o kluczu miłości, najpierw zobaczyć, że jestem obdarowany swoim życiem. Naprawdę, jakiekolwiek by ono nie było, ciężkie, łatwe, to spróbuj. To jest zawsze nasza decyzja. Spróbuj się nim ucieszyć. I może znowu bardzo konkretna rzecz na ten Adwent, to ćwiczyć się w cieszeniu swoim życiem. Mam życie. To jest darmowy dar, za który się nie płaci. Chcę ćwiczyć w tym Adwencie wdzięczność za życie. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyśmy w tym Adwencie ćwiczyli wdzięczność za życie. Dlaczego to? Bo zobaczcie, my w Kościele, i takie jest moje wrażenie, mamy z tym wielki problem. My jesteśmy mistrzami w babraniu się w naszych grzechach, w naszych słabościach, w ciągłym udoskonalaniu siebie, swojej duchowości. Znowu zobaczcie, wysypią się miliony różnych rekolekcji, które nam będą podpowiadały, co zrobić, żeby się zmienić, żeby być lepszym. A znowu nie zauważamy niesamowitego daru od tak zwanego losu w tym roku, że nie ma w większości parafii rekolekcji, no bo nie możemy się spotykać tłumnie tak jak zawsze. I może ta pustka nie jest po to, żeby była pustką, albo żebyśmy robili jakieś protezy na siłę, ale żebyśmy właśnie zapragnęli poćwiczyć wdzięczność za to, co mamy. Już mamy. I tutaj na marginesie też się zastanawiałem, oczywiście, bo sobie myślę, będą kolejne okazje do tego, żeby do Was pogadać. Ale tak naprawdę zobaczyłem, że bardziej chodzi o mnie, o atencję mojej osoby, jak to powiedział mi jeden, zarzucił mi to jeden z moich adwersarzy ostatnio. Więc może zamiast robić kolejne rekolekcje, to Wam zaproponuję bardzo proste rekolekcje. Od razu Wam je proponuję. Zróbcie je sobie kiedy bądź. Weźcie sobie trzy dni, wybierzcie bardzo świadomie z kalendarza tego adwentowego i w tych trzech dniach codziennie siadajcie na czterech literach, żeby nie powiedzieć dosadniej, i
30 minut posiedźcie w ciszy, praktykując wdzięczność. Całkowicie wystarczy na całą rekolekcję. Nie potrzeba wam, Adaś, przepraszam, żadnego szóstaka, żadnego Nowaka, żadnego Kramera, żadnego innego człowieka. Wystarczy, jak siądziecie z Panem i zobaczycie, że to będą najlepsze rekolekcje w waszym życiu ever. To jest jedna rzecz. A więc jesteśmy w tym bardzo dobrzy, że potrafimy się bardzo nakręcać swoją niedoskonałością, swoją grzesznością, wkręcając sobie, że my musimy być coraz bardziej doskonali. Tymczasem chodzi o to, żebyśmy najpierw nauczyli się wdzięczności. I zacznijmy od takich prostych rzeczy, które są codziennie w naszym życiu obecne. Może warto podziękować za swoją żonę. Jakby tak codziennie dziękować przez 4 tygodnie Adwentu za swoją żonę. Wow! A może w trakcie zobaczysz, że też warto jej dziękować. Może warto podziękować za swojego męża. Podobny schemat. Za swoje dzieci. Kiedy dziękowaliście swoim dzieciom za cokolwiek? Może warto ucieszyć się swoim życiem w tym wszystkim, co jest waszą intymnością, waszym seksem, waszą sypialnią. Uwaga, ale nie tym doskonałym seksem, który byście chcieli mieć, tym takim najbardziej katolickim, ale ten, który macie, tym, którym wyrażacie siebie, swoją miłość. Może warto się ucieszyć tym, że no po prostu, że jest tak dużo dobra w naszym życiu, którego normalnie nie dostrzegamy. Więc to czuwanie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, to nic innego jak życie uważne, o którym tyle mówiłem w ostatnich tygodniach, to nic innego jak zobaczenie, że mam życie jako dar. Cały czas się zawieszam dzisiaj. Ale właśnie zobaczcie w tej Ewangelii nie groźbę, tylko zachętę do tego, żeby żyć uważnie, do tego, żeby się ucieszyć swoim życiem. Bo przyjdzie Pan, ale nie wiesz kiedy. I to jest cała frajda tej gry, że my nie wiemy, kiedy On przyjdzie, ale On przyjdzie zapytać, jak to zrobiliśmy. On jest ciekawy tego, w jaki sposób przeżyliśmy nasze życie. Tak odczytajcie tę Ewangelię. Oczywiście można swoje chrześcijaństwo i Adwent kolejny w swoim życiu przeżyć po staremu. Możemy zrobić wyścigi. Kto czego sobie odmówi? Cukierków? Tradycja. Whisky dobrej? Tradycja. Papierosów? Fajki? Nie wiem, filmów? Netflixa? HBO? Może YouTube'a sobie odmówimy? A może jakiegoś gadającego księdza sobie odmówimy? Możemy. Tylko że zobaczcie, tym wszystkim, którzy chcieliby tak przeżyć Adwent, to chciałbym wam zacytować, dlatego to cały czas zerkam, żebym nie ominął tego fragmentu, zacytować kawałek z Izajasza, z pierwszego czytania, z dzisiaj. Zobaczycie to, usłyszycie to w kościele. Izajasz mówi tak: my wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Bo z 5 lat temu odkryłem i przygotowując sobie kazanie na niedzielę, wróciłem do starego wpisu mojego blogowego, że ta skrwawiona szmata to nic innego jak ówczesna podpaska. Wiemy, czym jest menstruacja kobieca, ale też warto sobie przypomnieć, czym była w Biblii. Była czasem, w którym kobieta rytualnie była nieczysta. A więc wszystko, co związane z tą biologiczną, naturalną, nie wiem jak to powiedzieć, czynnością, było też nieczyste. Tym bardziej podpaska, czyli ta szmata. To wszystko nadawało się do wyrzucenia. I Izajasz mówi: byliśmy wszyscy skalani, i uwaga, jeszcze raz to podkreślę, nasze dobre czyny były jak skrwawiona szmata. W oczach Pana Boga, zobaczcie, wszystko, co robimy dobrego, jest jak właśnie ta szmata do wyrzucenia, zużyta, wyrzucona, nieczysta. Cała nasza sprawiedliwość, tu nie ma mowy o grzechach, ale cała nasza sprawiedliwość, nasze dobre czyny jest do wyrzucenia. I to daje na serce tym, którzy zaczynają Adwent od mocnych postanowień. Dlaczego tak? Dlatego, że oczywiście to jest przejaskrawione to, co mówię, ale zobaczcie, bo bardzo często kończymy Adwent w taki sposób. Udało mi się, byłem na wszystkich roratach, udało mi się, wytrwałem w moim postanowieniu.
udało mi się, nie paliłem przez cały Adwent. No albo w drugą stronę idziemy, nie udało mi się, zaspałem 30 razy na roraty, nie ma 30 rorat, 15 razy na roraty, nie udało mi się, zeżarłem tą tabliczkę czekolady, bo już nie mogłem wytrzymać. A więc zobaczcie, co my robimy, kręcimy się znowu wokół nas, wokół naszych przeżyć, naszych rekordów, tego wszystkiego, co próbujemy Panu Bogu udowodnić. A w tym Adwencie chodzi o to, żebyśmy naprawdę spotkali Boga, ale uwaga, Boga, który przychodzi do nas. Oto Pan przyjdzie z całą swoją mocą. I dlatego zobaczcie, warto znowu wrócić do ich Izajasza i zobaczcie, co on mówi dzisiaj. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle tego, co Ty, przepraszam, czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. To jest właśnie chrześcijaństwo. Żebyśmy zobaczyli, jak bardzo Bóg dla nas działa, a nie co my dla Pana Boga robimy, co możemy jeszcze bardziej zrobić, żeby Mu pokazać, jak Go kochamy. Naprawdę przeżyjmy ten Adwent inaczej, żeby się zachwycić tym, co Bóg nam daje, tym, kim dla nas jest. Jedyna nasza robota, to jest to, co mówi Izajasz, to jest ufność. Mamy Mu zaufać. I znowu, nie chodzi o jakąś abstrakcyjną ufność, ale może właśnie w tym zaufać, o czym mówiłem w tym dzisiejszym filmie, żeby ucieszyć się swoim życiem, żeby zobaczyć, że chcę żyć uważnie, żeby zobaczyć, że Pan Bóg nie chce ode mnie rekordów, postów, nie wiadomo czego jeszcze, bo to wszystko jest jak szmata do wyrzucenia, skrwawiona, nieczysta, ale chodzi o to, żebyśmy Mu zaufali. To jest najtrudniejsze. To jest trochę jak w naszych relacjach, zobaczcie, łatwiej jest coś dla kogoś zrobić, łatwiej jest, jak to mówimy, dać dowód miłości, niż po prostu się ucieszyć. I może w ramach takiego codziennego ćwiczenia i tego, co mówiłem, dziękowania za swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, za swoją robotę, za swoje życie w ogóle, warto każdego dnia zrobić sobie takie małe ćwiczenia. Nie wiem, czy kiedyś to robiliście. Czasami muchy się pojawiają, nawet w grudniu, kiedy jest cieplej, i one nas wkurzają. Bardzo często większość z nas odruchowo od razu chce ją zabić, taką muchę. Zanim zabijesz muchę, to spróbuj się na chwilę zatrzymać, przyjrzeć się tej musze i się nią zachwycić. Zobaczyć, że ona jest naprawdę, pomimo tego, że upierdliwym stworzeniem, to jest naprawdę ślicznym stworzeniem. Ona ma w sobie wiele kolorów. To banał. Ale potem idźmy dalej. Może warto w tym Adwencie więcej czasu poświęcić na to, żeby podejść bliżej do swojej żony i przyjrzeć się jej twarzy. O, teraz ja się pojawiam na waszym ekranie. Możecie się mi przyjrzeć bardziej, mocniej. Ja teraz tracę ostrość, bo o, teraz lepiej, bo mam te progresy. Muszę ten operować głową, żeby lepiej widzieć. Ale zobaczcie, że jak stoję z dystansu, to mnie słyszycie, widzicie jakieś tam bardziej kontury i tyle. Tak czasami przeżywamy życie w naszych relacjach, życie w naszych rodzinach, że jesteśmy trochę z takiego dystansu. Wiesz, że masz żonę, wiesz, że masz męża, z biegiem lat coraz mniej znasz szczegółów z jego życia, z jego fizyczności. I może warto właśnie w tym Adwencie więcej czasu spędzać na to, żeby komuś patrzeć w twarz i się przyjrzeć szczegółom i się ucieszyć, że ma nowego pryszcza, że ta broda, która była taka ciemna przez całe życie, nagle ma jednego siwego włosa, a że ona ukrywa pod farbą, nie wiem, siwego rzęsa, nie wiem jak to powiedzieć. A przyglądaliście się kiedyś tak blisko twarzą swoich dzieci? Z takim zachwytem, zobaczeniem, że one są śliczne i piękne, nawet jeśli mają piegi, właśnie pomimo tego, że mają piegi, są śliczne i piękne. O to chodzi w uważności. Żyć tu i teraz, przyglądać się szczegółom. I do tego was zachęcam, w pierwszą niedzielę Adwentu. Żadnych rekolekcji, żadnych gadających głów. Oczywiście, jeśli komuś to służy naprawdę, a nie jest tylko kolekcjonowaniem kolejnych wrażeń, to zróbcie to. Ale generalnie spróbujcie 3 dni w ten Adwent znaleźć sobie 30 minut na to, żeby siedzieć z Panem Jezusem. Bez gadającej głowy, bez żadnego słowa, po prostu być z Nim. Twarzą w twarz, bliziutko,
i się ucieszyć, zobaczyć, że Pan przychodzi do Ciebie, a nie Ty do Niego. Cała nasza twórczość, całe nasze dobre uczynki to jest jak skrwawiona szmata, jak podpaska do wyrzucenia, zużyta. Dobrego adwentu Wam życzę i dobrej niedzieli. Do widzenia.